Proś. Drucki? Nazywam się teraz Winkler. Aha. A cóż mi się tak przyglądasz? Z psialem trochę. Wróciłeś z Ameryki? Owszem, i z Ameryki. W ogóle ze świata. Daleka. Nie było cię tu z 15 lat. Kto by tam lata liczył? Co? Włóczyłem się. Ale mam dość. Daj papierosa. Siadaj. No i cóż masz zamiar robić dalej? Nie. Wezmę się do uczciwej pracy. Ty i praca. Nie wyobrażam sobie tego. O ile szukasz przygód, to wątpię, czy je znajdziesz. Zresztą na milionera nie wyglądasz. No tak. Ale mam przyjaciół. Bogaty i... Dymowy. Na przykład pan profesor Pronicki pożyczy mi teraz 1000 złotych. Przyjacielska przysługa. Nie jałmużna, prawda? No przypuśćmy, przypuśćmy. Ale co dalej? Bo dla takiego awanturnika jak ty Warszawa nie jest terenem. Nie powiem. Już na wstępie widziałem czarna limuzyna, krzyk, wybita szyba. Wyglądało na tajemnicze porwanie pięknej kobiety. Widziałeś? Aha. Gdzie? A tu, niedaleko twojego domu. A nawet... Ale mnie to nic nie obchodzi. Wolno i tobie. Tym bardziej, że jesteś luminarzem wiedzy i masz pieniądze. Mhm. Prawda? Właśnie, a propos pieniędzy. Służę ci. Okej. Okay. Zwrócę ci, jak tylko mój przyjaciel wróci z podróży. O, drobnostka, nie ma o czym mówić. Zresztą usługa za usługę. I ty możesz mi pomóc. W obecnej sytuacji nie sądzę. Mój drogi, uwodzicielem, kobieciarzem i awanturnikiem nie przestałeś chyba być. Zresztą doświadczyłem tego na własnej skórze. Jesteś niepoprawny. Nie możesz mi uwierzyć, że mnie z twoją żoną nigdy nic nie łączyło. Ale kobieciarzem nie przestałem być. To jest u mnie nieuleczalne. A więc? Widzisz, tyś się nie zmienił. Ja natomiast, jakby ci powiedzieć, otóż, ja, mój drogi, zacząłem interesować się kobietami. Potrzebuję dużo, bardzo dużo młodych kobiet. Wiesz o tym, że nigdy nie miałem talentu do wynajdywania tych stworzeń. Ty zaś przecież jesteś specjalistą. Do ciebie lgną same. Więc? Więc będziesz mi je dostarczał. Szalałeś?
korzystam tylko ze sposobności. Wyzyskuję twoją sytuację i powiedzmy talent. Nie sądzisz chyba, że się zgodzę na coś podobnego? Owszem. Jestem pewny, że będziesz mi sprowadzał młode kobiety. Mało tego. Będziesz je nawet dla mnie porywał. Tak jak tą z czarnej limuzyny? Właśnie tak samo. To świetnie. Jesteś pewny, że się na to zgodzę? Mając do wyboru między mną a policją. Aha. Grozisz mi policją? Tak. Policją, która ciągle za tobą tęskni. Panie Bohdanie Trucki. Brawo, brawo. Mały szantażyk. Nazwij to jak chcesz. Ale dla moich celów nie zawaham się oddać cię w ręce prokuratora. No, nie, no, aplikantka, sekretarka, adwokatka, ale żeby prokuratorem była kobieta, nie widzi mi się. Z pewnością jakieś stare bumy. Taka to jest koczyzny. A wiedział ją pan? Tak, a widział pan ją co? Może? Owszem, tak. Znam ją bardzo dobrze. To jest wdowa po tym hornie, malarzu. Co to się za celu, wie pan? Tam mówili, że... że wnocko ślubną, bo podobno była między nimi jakaś tragedia, prawda? I potem właśnie postrzegł się zaraz. Ale pan, ale była, zdaje się, to bardzo bogata z domu. No tak, ja bym nie była taka głupia. Mieć pieniądze i wyjść za mąż za histeryka, no. Każda kobieta musi wyjść za mąż, prawda? Głupio prędko starzeje. Trzeba mi znaleźć tylko odpowiedniego kandydata. Pani pozwoli? Nasz nowy prokurator, pani Alicja Horn. A to przyjemnie. A co? Nie mówiłam, że śliczna! Bardzo. Słyszeliście? Śliczna, już byłam. Kto? Alicja Horn. Kto? Pytała się pan. Aha. Wie, że pan lubi dużo zjeść i czeka na pana w kawiarni. Proszę pana, proszę dla mnie pierwszy. 10 deka do tego słonika. Przepraszam państwa bardzo. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem, pardon, jestem Mulski. Bardzo przyjemnie. Nie bądźcie dzieckiem, kapitanie. To nie jest żadna filantropia, to jest wdzięczność. Będę szczęśliwy, jeżeli wam będę mógł pomóc. Załki, jestem goły. Nie mogę wnieść do spółki ani centa. Ale kto ci się pyta o pieniądze? Pieniądze ma Załki. Ty masz więcej jak pieniądze. Ty jesteś winklem. Daj mi Boże tyle zdrowych lat, ile tysięcy dolarów Borys przez kapitana zarobił w Chicago. Tak, Chicago. Dobre to były czasy. Sure, dobre, ale gorące. Przez cały dzień z palcem na cynglu. Rewolwer w kieszeni, rewolwer pod poduszką. Wszystko, co ile i krwi kap tego spirytusu. Czysta z kropelkami, miałem dosyć. To ja go namawiałam, żeby wrócił. Byliby go już zakatrupili. A tak, solidnym kupcem w Warszawie. Tu Argentynę musiałam kupić, tam była plajta, ja leżałam na 200 kawałków. Lokal jest first class. Tylko potrzeba człowieka. Ty chcesz mi powierzyć taki interes? Tyle pieniędzy? No i dziecko bym ci powierzył. Muszę wracać do domu. Czeka na mnie moja szwagierka. Ach, jaka szkoda.
Do widzenia. Do jutra. Szkoda. Do widzenia. Czy mogę pani odprowadzić? Proszę bardzo. Miła. Proszę pana, ale nie płaci. Chciałabyś być na jej miejscu, no? Czy mogę prosić panią do tańca? Do czego? Do tańca. Ale do jakiego? Mazura. Dekany grają. To choroba, czekaj, tatka, latkarz. Grają. Kubel. Pani sole. Nie? Nie no. To ja sam. No. Bardzo ładna nawet. Przepraszam państwa. Proszę bardzo, proszę. A wie pan, że to jednak ciekawa twarz. O, bo ten Winkler to nie taki zawodowy dyrektor lokalów tego rodzaju. Nigdy nim nie był. Tak. No ale gdzież ten Mulski? Nie idzie go poszukać. Daję panu urlop. Ale tylko na 5 minut. A oczywiście. No więc co, zgoda? Zobaczymy. No więc chodźmy do baru, no. Dobrze. No wyjdziemy, dobrze. Proponuję jeden koktajl. Z panem? Zawsze. Słyszałam bardzo wiele o panu. Stał się pan popularną osobistością w Warszawie. Zupełnie przypadkowo, łaskawa pani. Przypadkowo wyrobił sobie pan opinię niebezpiecznego wodziciela. Plotki.
plotki, proszę pani. Przecież pani w to nie wierzy. Nosi pan nawet ślady pracy zawodowej. Pani z rozmysłem i z uporem prawie mi przykrości. Za pierwszym moim zbliżeniem udawała pani nawet pogardę. Podkreślam, udawała pani. Bo pani przecież czuje do mnie sympatię. Mój instynkt mnie nie zawodzi. Pański instynkt zdobywcy. Otóż zapewniam pana, że nie należę do tych łatwych, seryjnych zdobyczy. A tym lepiej, tym lepiej. Każdy opór dopinguje. Przecież pani oziębłość wynika trochę z obawy. Przed czym? Przed własną słabością. Która godzina? Zdaje się, że już późno. A czy nie miałem racji? Przecież pani po prostu boi się ze mną tutaj dłużej pozostać. Pan jest nieznośnie zarozumiały. Otóż skoro pan mnie sprowokował do szczerości, to po prostu jestem zmęczony. Nie wierzę. Nie? Ale może mi pani udowodni, że się mylę. Czym? Tym, że pozwolił pani odprowadzić się do domu. Proszę bardzo. Moi towarzysze są, zdaje się, tak rozbawieni, że trudno byłoby ich stąd wydostać. Wyniesiemy się po angielsku. Przepraszam panią. Muszę się o coś panią zapytać. Słucham? Niech mi powie, dlaczego pani, właśnie pani, która posiada tyle kobiecości, wybrała sobie właśnie taki zawód? Pobudki są dość skomplikowane. Ale może kiedyś będę mogła panu to wyjaśnić. Więc pani jednak sobie zdaje sprawę z tego, że nasza znajomość nie skończy się na dzisiejszym spotkaniu. Dobrze byłoby zaraz obmyć. Może pan wstąpi do mnie na górę? Z największą przyjemnością. Proszę bardzo. Czy bardzo boli? Głupstwo. Proszę bardzo, niech pan siada. Za chwilę. Utrudniał patronek. Proszę siedzieć spokojnie. Proszę mnie puścić. Dlaczego pani udaje taką zimną i obojętną? Zaraz idę, Juleczko. Musi pan już iść. Ale zobaczę panią jeszcze. Tak, tak. Zatelefonuje pani do... Błagam pana, niech pan już idzie. Dzień dobry. Kochanie, tak długo dzisiaj pracowałem. No śpij, śpij, mam. Nic mi się tak nie chce. Halo? Tak? Sekretarka prywatna.
muszą dzwonić. Halo? Halo? Znowu przynieśli kwiaty, proszę pani. Czy będzie odpowiedź? Nie. Winszuję, pani Alu. Oskarżenie było piorunujące. Skąd w słabej kobiecie tyle siły, tyle energii? Staram się, mecenasie. Chociaż żądała pani kary z brązu. Wina chłopca leży jak na dłoni, to prawda, ale 5 lat więzienia za gwałt to trochę za dużo, trochę surowo. Gdybym mogła, żądałabym dla niego kary śmierci. Przecież ten lotr złamał życie jednej dziewczyny. No, pani Alu, nie trzeba przesadzać. Przesadzać? Pan mówi o przesadzie? Pan, mój stary przyjaciel, który zna moje życie. Panie mecenasie. Kolego, odkąd prokuracja hord urzęduje, nie wygrałem ani jednej sprawy. W porannej poczcie znalazłem do pani list od dyrekcji Argentyny. Pewnie zaproszenie. Panie dyrektorze, przepraszam, że ośmielę się zwrócić uwagę. Stolik numer 7 jest co wieczór zarezerwowany, stale nie zajęty. Goście się obrażają. I słusznie. Tak, ma pan rację. Można zdjąć tę kartkę? Nie, jeszcze nie. Dziś wieczorem musi się rozstrzygnąć. Albo w prawo, albo w lewo.
Otóż ja. To nie o mnie chodzi. Tylko nie zrobi pan zawodu Ali. Jesteś pan Jurko. Parabu. Panna Jurka o tym wie? No tak. Mam oczy. Parabu. Nie wiem. A panie Jurce bardzo zależy na tym, żebym ja pojechał? A jak to dobrze, Ano, żeś przysk! Pójdę do przyjaciółki, pozwala żalu, prawda? Idź, kochanie, tylko wracaj prędko. Dobrze. Do widzenia. Duża dawka. Ta porcja cannabis indica mogłaby uśpić słonia.
Na szczęście dziewczyna ma zdrowe serce. Jestem przekonany, że po moim powrocie z Paryża dalsze doświadczenia nie będą potrzebne. I obliczenia będzie pan zdawał Załkinowi. Tak jest, panie. Świadkiem strasznego wypadku. Krzyżdrawo rzuciło się na smoka podczas szamotania. Policja! A strzeli! Pardon. Pan Jan Winkler, dyrektor kabaretu Argentyna. Tak jest. Proszę, panie pozwolą do mojego gabinetu. Po co pani tu przyszła? Nie mamy sobie nic więcej do powiedzenia. Wyznaczono mnie do twojej sprawy. Chcę cię ratować. I czego żądasz ode mnie? Nienawidzisz mnie. Wyznaj szczerze. Może to świadkowie, może jakieś dowody, że nie było premedytacji, że to się stało przypadkiem niechcący. Boch, powiedz, dlaczegoś to zrobił. Powiedz. Odezwij się. Kocham cię do szaleństwa. Wróć do mnie. Nie potrafię już żyć bez ciebie. Niczego od ciebie nie żądam. Pozwól mi tylko być przy tobie. Patrzeć na ciebie. Boch, ratuj mnie, bo szaleję. Nie mam nic do powiedzenia. Wszystko jest tak, jak zeznał na śledztwie. Każ mnie odprowadzić do celi. Nie mam wyboru. Wiedz, że życie spędzone przy twoim boku byłoby takim samym więzieniem dla niej. Ja nade wszystko kocham wolność.
oskarżonego proszę odprowadzić. Rozumiem. Może oskarżony wyjaśni jeszcze niektóre szczegóły. Uprzedzam jednak oskarżonego, że przysługuje mu prawo nie odpowiadać na pytania. Na miłość boską niech pan odpowie. Niech pan nie osłania innych. Tu chodzi o pańskie życie. Powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. Czym strony życzą sobie uzupełnić przewód sądowy? Ja dziękuję. Wobec tego ogłaszam przewód sądowy za ukończony. Sąd przystępuje do wysłuchania stron. Udzielam głosu pani prokuratorowi. Wysoki sądzie, oto mamy do rozstrzygnięcia sprawę, w której z jednej strony postawione jest na kartę życie jednostki, a z drugiej życie wielu tysięcy słabych, naiwnych istot. Niechaj je broni sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która niech będzie błogosławiona, jeżeli nie jest pustym dźwiękiem. Niech ta, jeżeli na jej wadze kara może być mniejsza od krzywdy. Polskiej nauki w Paryżu. Epokowe odkrycia profesora Brulickiego. Rewelacje z kongresu biologów. Wielki tryumf polskiej nauki. Dziś mamy przed sobą zbrodniarza stokroć niebezpieczniejszego. Ma on rolę. Porność. Nie liczy swoich pieniędzy, nie liczy swoich kochanek, ale nie liczy także i nieszczęść, których jest sprawcą. Może być hojny tam, gdzie lud zagląda w oczy. Tam może być nieodparty, gdzie znużona niedolą dziewczyna marzy o królewiczu z bajki. Takim królewiczem dla zamordowanej cieplikówny był Jan Winkler! Nawet świadoma swych czynów kobieta nie mogłaby mu się oprzeć. Dokąd pojechał ten pan? Z Brudką. Do sądu okręgowego. Niech mój głos zbierze jękiem wszystkich zrozpaczonych ofiar! Niech mój krzyk poruszy sumienie społeczeństwa! Wierzę, że wysoki sąd nie da wiara jednemu słowu cynicznego uwodziciela. Zbrodniarz musi ponieść zasłużoną karę. Żądam dla Jana Winklera kary śmierci. Wysoki sądzie, zgłosił się świadek, którego zeznania mogą zaważyć na losie oskarżonego. Proszę o wznowienie postępowania i zbadanie tego świadka. Wniosek pani prokuratora. Wobec powagi sprawy nie oponowałabym. Stawiam przewód. Proszę wezwać świadka. Będzie pan badany w charakterze świadka. Musi pan zeznawać prawdę. Za fałszywe zeznanie grozi sądowa odpowiedzialność. Imię i nazwisko świadka? Profesor Karol Brulicki. Ile lat? 48. Obcy dla stron? Tak. Co świadek wie o sprawie? Wysoki sądzie, przed chwilą wróciłem z Paryża, z kongresu biologów. Ten człowiek nie zabił, on nie jest mordercą.
raczej wielką zasługę. Wielką zasługę. Pomagał mi robić naukowe, epokowe odkrycia. Zabita ciepły góra była tylko obiektem moich badań. Oni nie mógł jej zabić. Miał ją tylko odwieźć do mojej kliniki, proszę mi wierzyć. Ale Wilkrem jest to człowiek silnego. Silnego charakteru. Aby przysłużyć się nauce, zaryzykował życiem, ale nie zdradził powierzonej mu tajemnicy. O nie, Winkler nie jest zbrodniarzem. Panowie sędziowie, zaszty w tej chwili jest lichanie ważne okoliczności. Po zeznaniach profesora Brunickiego, jednego z najznakomitszych przedstawicieli naszej nauki, człowieka o wielkim autorytecie moralnym, oskarżenie moim zdaniem zostało całkowicie obalone. Stawiam wniosek o odroczenie rozprawy i zbadanie wskazanych świadków. Jednocześnie proszę Wysoki Sąd, aby zechciał łaskawie zwolnić oskarżonego z więzienia i pozostawić go na wolnej stopie. Proszę o wniosek pani prokuratora. Pozostawiam to całkowicie do uznania sądu. Sąd udaje się na naradę. Profesorze, proszę, pan zgubił kapelusz. Dziękuję ci, chłopcze. Ogłaszam postanowienie sądu. Uwzględniając wniosek obrony, sąd postanowił sprawę odroczyć oraz niezwłocznie uwolnić oskarżonego Winklera z aresztu prewencyjnego. Zatem zamykam posiedzenie. Brawo, brawo, Winkler, brawo, cieszę się. Cieszę się, że jesteś wolny, chodź wolny. Chodź, twój młody przestrzeń, drobny pan. Żegnam pana. Pan się nacieszy wolnością, którą pan kocha nade wszystko.